wyobrazić sobie życie bez termometrów. Pierwsze urządzenia służące do pomiaru temperatury powstały ponad 2000 lat temu. Nie były jednak zbyt precyzyjne. Dopiero w 1709 roku urodzony w Gdańsku Daniel Gabriel Fahrenheit skonstruował pierwszy precyzyjny termometr cieczowy. Taki termometr każdy z nas może wykonać sam. I to z zaledwie kilku rzeczy, które w większości znajdziemy w domach. Pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić. Listę rzeczy potrzebnych do tego widzicie na ekranie. Na początku przygotowuję zakrętkę. Ta część doświadczenia wymaga pomocy osoby dorosłej. Wywierciłam w nakrętce otwór, a następnie przekładam przez niego gumowy wężyk i izoluję klejem termotopliwym. Następnie dokładnie uszczelniam otwór klejem. Po wewnętrznej stronie nakrętki musi być go bardzo dużo. Do wody dodaję sok, aby nadać jej kolor i nalewam ją do butelki, tak aby utworzył się menisk wypukły. Szybko zakręcam butelkę. Dzięki dużej ilości kleju woda została wyparta do rurki. Jeżeli jest jej za dużo, muszę część usunąć. Drugim krokiem jest przygotowanie uchwytu na butelkę. Wykonam go z plastikowej butelki. Przycinam ją mniej więcej w połowie. Wyrównuję obie części i w dolnej wycinam otwór. Następnie wkładam nasz termometr w górną część butelki tak, aby rurka przechodziła przez jej szyjkę. Całość umieszczam w dolnej części plastikowej butelki, wyciągając rurkę przez wycięty wcześniej otwór. Ostatnim etapem jest przygotowanie skali. Można ją narysować lub wydrukować. Odległości pomiędzy kreseczkami podziałki muszą być takie same. Jednostki możecie wymyślić sami. Ja po prostu ponumerowałam kreseczki. Nasz termometr jest już gotowy. Sprawdźmy teraz, czy działa. Jako próbę kontrolną wykorzystam zwykły termometr cieczowy. Podgrzeję oba termometry lampą przez 5 minut. W obu termometrach poziom cieczy wzrósł. Porównajmy wyniki. Dlaczego tak się stało? Nasz termometr, podobnie jak zwykły termometr cieczowy, składa się ze zbiorniczka wypełnionego płynem i cienkiej rurki, do której ciecz może swobodnie wpływać. Ma także skalę, która pozwoli zmierzyć poziom wody. Działanie takiego termometru opiera się na zjawisku rozszerzalności cieplnej. Wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z drobin, które są w nieustannym ruchu. Gdy zaczniemy zwiększać temperaturę jakiegoś przedmiotu, drobiny budujące go będą poruszać się coraz szybciej, co zwiększy odległości między nimi. Podgrzany przedmiot zaczyna więc powiększać swoje rozmiary. Analogicznie ochłodzenie przedmiotu spowoduje spowolnienie ruchu cząsteczek, przez co te zbliżą się do siebie, a przedmiot zmniejszy objętość.